Oliwia, Michał, kto się częściej spóźnia? Bo jesteśmy na jednym z waszych treningów, no i ja wierzę, że jest taka jedna osoba. Ja. Oliwia. Ja, ale... Zatrzymuję, ale to z łóżka ciężko wyjść, bo już jesień, czy masz tu tyle aktywności w Warszawie? Nie, szczerze mówiąc, to nie wiem. Czasami to jest tak, że po prostu pomylę godziny i przyjdę nie na tą godzinę. Okay. Ja na przykład tak często mylę godziny, że przychodzę na przykład 2 godziny wcześniej. Tak się też zdarzyło ze 2-3 razy, nie? Że pomyliłem dni. Ale rzadko się zdarzyło. Ona się spóźnia po 5-10 minut, no. Nie to tam, że wiecie, 1,5 godziny. A też wierzę, że jak ty jesteś wcześniej, to zdecydowanie masz tutaj co robić. Ostatni odcinek był dla was bardzo emocjonujący. Trafiłem na taką wypowiedź twoją, Oliwia. Też pełno emocji. Mam wrażenie, że mówiłaś w niej właściwie, że ty przepraszasz, że zostajesz w tym programie, bo miałaś wrażenie, że ty już powinnaś odpaść. Czy dalej w tym tygodniu, bo dalej trenujecie, czujesz, że to jest już na ciebie czas? Kurczę, nie wiem, to jest taki ciężki temat. No w sensie wtedy byłam bardzo rozemocjonowana, więc rządziły mną duże emocje i... No nie wiem, no w sensie ja chcę zostać w tym programie, tylko po prostu cały czas słyszę, że źle tańczy, że jest brzydko i... Dostaję... Ale widzowie uważają inaczej. No właśnie... Co nas bardzo cieszy. To nas bardzo cieszy, tak. I dziękujemy. I po prostu to, tak powiem, przestało mnie napędzać do dalszego działania, że właśnie chcę być dalej w tym programie i dalej się starać, tylko właśnie wręcz przeciwnie, że po prostu jestem troszeczkę zmęczona tym wszystkim i tymi komentarzami i tym hejtem, ale no nie ma się co poddawać, będziemy walczyć dalej i tyle. Mhm. Czy, bo taka droga w tym Tańcu z Gwiazdami, żeby dojść do ćwierćfinału, to jest długa podróż. Czy macie za sobą jakieś pierwsze lub nie pierwsze kryzysy? Tak! Przejdźmy przez nie, bo kryzysy mogą być różne, fizyczne, w relacji, więc proszę, chętnie posłucham, co się działo, no bo to jest chyba naturalna rzecz. Znaczy, przede wszystkim mamy kryzysy chyba fizyczne, no. Zwłaszcza ja. Zwłaszcza Michał, tak. Ja jestem bardzo kontuzjogenny. Michał jest bardzo kontuzjogenny i cały czas coś tam się dzieje. Tak. Ja nie mam aż takiego problemu, jeżeli chodzi o kontuzję. No, żebra jedynie tam gdzieś. Tak, faktycznie, no miałam problem z żebrami, bo no już po tych podnoszeniach, jak się nie jest doświadczonym, jeżeli chodzi o te wszystkie podnoszenia i te figury, to można... Ktoś wymyśla, żeby były, bo to efektowne, nie? Tak. Żeby był entertainment. Tak zwany. Zapytałem o różne rodzaje kryzysów, bo mam takie wrażenie, że na przykład nawet jak się z kimś bardzo lubimy, nawet jak jest to przyjaźń, a na przykład jedziemy na wakacje, to one potrafią bardzo zweryfikować tę znajomość, bo jesteśmy ciągle ze sobą, no nie? I pomyślałem, że te treningi do Tańca z Gwiazdami też są takim miejscem i czasem, kiedy jesteście po prostu tak wiele godzin razem. I czy tutaj mieliście takie tygodnie, że zejdź mi z oczu? Nie, na razie nie. Nie. To taki wspólny obrzut, że tak powiem. Dokładnie. Nie, my się dogadujemy bardziej na zasadzie zabawowym, więc jeżeli mamy już sobie duże frustracje, to ja na pewno ze swojej strony i Oliwia też nie staramy się przekuwać tego w złość i gdzieś tam w jakąś agresję, że wychodzę, potrzebuję pół godziny przerwy, tylko raczej się z tego śmiejemy. I mamy naprawdę bardzo dobrą zabawę. No, mieliśmy tam tylko jeden taki dzień gdzieś na początku, tak. Pamiętasz, ale to nie ma co... Rozmawialiście o nim, umiecie gadać o takich rzeczach? Tak. Już wyjaśniliśmy sobie to tego samego czasownego dnia. Było, minęło, nie ma co się w ogóle takimi rzeczami przejmować.